tak. Klimat 2008. Okej. Też kiedyś jeździłem na desce z lu, ale my nie mieliśmy skateparku tu. Mieliśmy silne nogi od kolana w dół, a o trikach mogliśmy gadać do rana. Chuj, nawijałem wtedy, nagrywałem z kacem, dał mi pierwsze bity, a nie jarał się polskim rapem. Uciekałem ze szkoły na korzyść panczy, on się wkurwiał, że olewam naukę, był starszy. Miałem wtedy ważniejsze sprawy na głowie, chciałem nagrywać, jeździć i grać w kosza wieczorem. Na wszystko znajdywałem energię, browary, blanty były mi niepotrzebne. Ten okres wspominam szczególnie miło, pewnie dla was nic szczególnego się nie wydarzyło. Rzuciłem pierwszą epkę tętno, ej, wiesz, że do dzisiaj nie rozumiem tekstów w niej. Wtedy w domu było krucho z hajsem, wierz mi, żeby posłuchać rapu musiałem iść do koleżki. To miało klimat, mimo że ten czas był ciężki, ale wtedy tak naprawdę byliśmy niezależni. To było dawno, a siedzi we mnie jak więzień i pokazuje mi, na czym polega wolność. Z biegiem lat zmienia się twoje podejście i jesteś starszy, tym więcej możesz pojąć. To było dawno, a siedzi we mnie jak więzień i pokazuje mi, na czym polega wolność. Z biegiem lat zmienia się twoje podejście i jesteś starszy, tym więcej możesz pojąć. Potem olałem deskę, złamałem mój blat, poza tym byłem słaby, no i jeździł sam. Teraz oddał się luni, mają siebie dwa lata i nie widzimy się często jak w starych dobrych czasach. Nagrywa do tej pory i w ogóle przestał liczyć na to, że znajdzie jakąś wytwórnię. Skończył szkołę, nawet myśli o uczelni, ale w jego przypadku to chyba strata pieniędzy. Melanż zabrał mnie na długi czas morda, teraz przez to mam długi, no i hajs muszę oddać. Stałem się obibokiem i to strasznym, jestem w trakcie mordowania tej zajawki. Dziś wiem, o czym mówię, jestem starszy, ale nadal młody, nie brakuje we mnie pasji. Już nie mieszkam, z rodzicami wyjechali, widzimy się przy okazji świąt i gadamy przez telefon, a poza tym ciągle śnie o odbudowaniu klimatu z okresu tamtego. To już minęło, musimy iść dalej, a tamten klimat może oddać tylko ten kawałek. To było dawno, a siedzi we mnie jak więzień i pokazuje mi, na czym polega wolność. Z biegiem lat zmienia się twoje podejście i jesteś starszy, tym więcej możesz pojąć. To było dawno, a siedzi we mnie jak więzień i pokazuje mi, na czym polega wolność. Z biegiem lat zmienia się twoje podejście i jesteś starszy, tym więcej możesz pojąć.